Simba, król lew. Odcinek 34. Pojedynek. Tu jesteście. Niech wam się przyjrzy. Co z naszymi ranami? W porządku. Masz jeszcze trochę liści leczniczych? Pewnie. Już prawie skończyłam. Dobra robota. Dziękuję. Simba, te rany nie wyglądają aż tak źle jak na tak wielką bitwę. To nic poważnego? Nie, mamy wszystko, czego trzeba, żeby je wyleczyć. Ale jeśli chcemy, żeby oni odzyskali siły, trzeba dać im coś do jedzenia. Zaraz się tym zajmę. Skąd my weźmiemy tyle trawy dla wszystkich? Wielki, wykorzystałeś swój medal, żeby dostać więcej sera, prawda? Chciałem nauczyć się, jak sprawiać, żeby różne rzeczy zaczęły się pojawiać. Udało mi się 10 razy pod rząd. Chcesz trochę? Jeśli miałbym wybierać, wolałbym ser z dziurkami. Naprawdę? Spróbuj tego, jest pyszny. Ale skoro chcesz sera z dziurkami, to go dostaniesz. Dzięki. Widziałem, co zrobiłeś, Wielki. Nie wiem, jak to możliwe, ale skoro jesteście w stanie sprawić, że jedzenie samo się pojawia, to czy moglibyście zamówić dla mnie kość? Ja nie potrafię, ale może medal Wielkiego nam w tym pomoże. Zobaczymy. To niesprawiedliwe, po prostu nie chcecie się ze mną podzielić. Nie potrzebuję tego. Nie miałem nic złego na myśli. Jeśli was przeproszę, spróbujecie? Przepraszam. Dobrze. Najlepsza, jaką kiedykolwiek jadłem. Cieszę się, że ci smakuje. Obiecuję, że nie zdradzę nikomu waszego sekretu. To będzie długi dzień. Simba! Simba! Nie wyglądasz, jakbyś pokonał tygrysa.
Powinieneś się cieszyć. Wiem, ale nie ma się z czego cieszyć, skoro nie wiem, jak zdobyć jedzenie dla rannych. Ja się tu zamartwiam, a tygrys pewnie planuje kolejny atak. Cieszę się, że was tu spotkałem. Chciałbym z wami porozmawiać. Opowiedzcie mi o waszych medalach. Jesteś gotowy? Tak. To faraon Ramzes II. To on nam dał te medale. One posiadają magiczną moc. Niesamowite. Widzicie, co się dzieje gdzie indziej i jesteście w stanie przewidzieć niebezpieczeństwo? Mój medal spełnia życzenia, a medal Chudego przewiduje, co się stanie. Tak jak wczorajszy atak tygrysa. Pokazać ci? Macie mnie informować, co się dzieje. Chcę wiedzieć, jaka część wojska nadal jest w stanie walczyć. Co się z wami dzieje? Odezwijcie się. Jesteście gotowi, by walczyć? Oni boją się odezwać, panie. Wojska Simby ich tak przeraziły. To cię tak śmieszy? Skoro ty się nie boisz, od teraz ty będziesz dowodzić. Mam dowodzić? O nie, tylko nie to. Już się nie będę śmiać. Co za tchórz. Tylko nie to, panie. Słuchajcie, potrzebujecie trochę odpocząć, o to chodzi? Odezwijcie się. Tak, panie. Chętnie odpoczniemy. Jesteśmy ranni. Moje wojska nie są jeszcze w stanie dalej walczyć. Simba i jego wojska pewnie świętują zwycięstwo. Jeśli się dowiedzą, w jakim jesteśmy stanie, pewnie znów zaatakują. Nie mogą się o tym dowiedzieć. Musimy wywierać na nich nacisk. Rozumiecie? Tym sposobem pokonamy ich. Panie, wspaniały plan. Niech żyje tygrys. To niesamowite. Chudy, twój medal ma cudowną moc. Nasza moc chyba wytrąciła go z równowagi. Za kilka dni będziesz jak nowonarodzony. Jeśli wasze medale się nie mylą, tygrys planuje kolejny atak. Lepiej schowajmy się w bezpiecznym miejscu. Musimy odpocząć. Moglibyście użyć waszego medalu, żeby zdobyć dla nas jedzenie? To proste. Proszę o coś pysznego dla każdego. Wspaniale, wielki. To działa. Zapomniałeś tylko, że większość z nas jest roślinożerna. Roślino co? Roślinożerna. Nie jemy sera. Nie ma się czego obawiać. Ser jest pyszny. Słowo pirata. Wierzę ci, ale zwierzęta roślinożerne jedzą trawę i rośliny. Nie wiedziałem. Mogłeś mi powiedzieć. Zamień ser w trawę. Teraz lepiej. Teraz się najemy. Dziękuję. Cieszy cię to? Spróbuj tego. Uważaj. Simba, nie uwierzysz. Nagle wyrosło mnóstwo świeżej trawy. Mamy magiczną moc. Przyda nam się. Ale to musi pozostać naszą tajemnicą.
Nie wiem, jak się wam odwdzięczę. Cieszymy się, że mogliśmy jakoś pomóc. Simba, wróg się zbliża. Jesteś pewien? Nikt nas nie ostrzegał. Szybko, chroncie rannych. Mogliście nas ostrzec. Nie widzieliście ich wcześniej? Nie widzieliśmy ich. Może to nie są nasi wrogowie? Myślicie, że idą tu uzbrojeni tylko po to, żeby się przywitać? Mamy z nimi walczyć? Nie, poczekajmy, aż podejdą bliżej i zobaczymy, o co im chodzi. Spokojnie, Piorunie, czekamy na rozkaz. Nosorożce. Dorwiemy ich. Pewnie przyszli się dogadać. Macie czekać na mój sygnał. On chce dorwać sama, łapcie go. Nie, zaczekajcie. Sam, natychmiast tu wracaj. Jestem Ron. Wyzywam cię na pojedynek. Chcesz się zmierzyć? Dobrze. Chce nas przestraszyć. On jest zbyt pewny siebie, Simba. Uważaj, to może być pułapka. Co pokazuje twój medal, chudy? Nic. Teraz wszystko zależy od Simby. Co zamierzasz zrobić? Musimy stoczyć pojedynek i pokazać im, że ich się nie boimy. O to chodzi, Simba. Będzie żałować, że tu przyszedł. Chcemy się z tobą zmierzyć, tylko bez żadnych sztuczek. Nie mam zamiaru oszukiwać. Jak chcesz walczyć? Może powalczymy na rogi? Ostrzegam cię, jeszcze nigdy nie przegrałem. Zgoda, ale żadnej pomocy z zewnątrz. Zaczynajmy. Kto będzie walczył w twoim imieniu? Kto ma tyle siły? Ja zmierzę się z tym nosorożcem. Piorun da sobie radę. No dalej, Piorunie. On jest bardzo dzielny, ale czy to na pewno dobry wybór? Zaufajmy Simbie. Piorun wygra? Nie mam pojęcia. Ten śmieszny potwór będzie ze mną walczył? Mógłbyś wygrać tylko w konkursie na najbrzydsze stworzenie. A przyglądałeś się sobie? Myślisz, że wygrałbyś w konkursie piękności? Masz na twarzy coś okropnego. Nikt nigdy nie powiedział mi tylu niemiłych rzeczy. To oznacza, że się wycofujesz? Nie ma mowy, zaczynajmy. Twój przeciwnik nie ma szans. Pokaż im, na co cię stać. Musisz go wyprowadzić z równowagi. Chroń swoją głowę i twarz i cały czas się poruszaj. Pokonasz go. Nie zapomnij o rozgrzewce. Jeśli cię powali, musisz jak najszybciej wstać. Piorunie, posłuchaj. Zrozumiałeś? Tchórz. Musisz uratować nasz honor. Musisz ich pokonać. Powodzenia. Pokaż mu, na co cię stać. Jesteśmy z tobą. On ćwiczy balet. Nosorożec poradzi sobie z tym głupim potworem.
Patrzcie na niego, boi się. Lepiej zajmie się czymś innym. Zdenerwowałem się. Zaraz sobie z nim poradzi. Dostał za swoje. Jestem mistrzem. Piorunie, walcz dalej. Chudy, co teraz się stanie? O to chodzi. Pokaż mu, gdzie jego miejsce. Jesteś niesamowity. Brawo. Wydaje mu się, że mnie przestraszy. Sam się prosił. Dalej, Piorunie, wykorzystaj to. Co ty wyprawiasz? Nie bierz tego. O to chodzi, hurra! To robota tygrysa. Jest ich za dużo, nie damy sobie rady. Musimy coś wymyśleć. Widzieliście to? To już za dużo. Zostaniemy zdeptani. Jelonku, musimy użyć naszych magicznych mocy, by ich zatrzymać. To działa, Balu. Do ataku. Za mną. Zwyciężyliśmy. Udało nam się. Nasze magiczne moce znów nas uratowały. Zachowałeś się jak prawdziwy król, Simba. Piorunie, chciałem w imieniu nas wszystkich podziękować ci za to, że nas uratowałeś. Byłeś bardzo dzielny. Jesteśmy z ciebie dumni. Niech żyje Piorun.
Przegrałem, poddaję się, Simba. Nie szukam zemsty, chcę tylko, żeby był spokój. Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć. Jesteś wspaniały, Simba. Miło mi, że chcesz, żebym do was dołączył. Jestem za. To prawda, co mówią o tobie. Jesteś jedynym prawdziwym królem dżungli. Postaram się ciebie nie zawieść. Słyszeliście to? Tak. Dobry wybór, Ron. Witaj. Chciałem ci pogratulować w imieniu szczurów. Już nie będziesz strzelał we mnie piorunami? Ach, ten piorun. Czyny przemawiają głośniej niż słowa. Piorun nas uratował, prawda? O tak, Ron także nam się przyda. Biedny tygrys. Możecie na mnie liczyć, przyjaciele. Ty też możesz na nas liczyć. Niemożliwe, że nasze medale tego nie przewidziały. Za to pokazały nam to. Naprawdę? Jesteś pewien? Po raz kolejny Simba i jego przyjaciele przechytrzyli tygrysa. Tygrys stracił Rona, swego najsilniejszego nosorożca. Dzięki odwadze pioruna, Simba zyskał dodatkowe poparcie. Nie przegapcie kolejnych przygód Simby.